Dzień dobry, nazywam się Marta Niedźwiecka i jestem doradcą klienta w salonie Volkswagena Siejko i Syn w Białymstoku. Dzisiaj jesteśmy w Nargańskim Parku Narodowym, aby pokrótce przedstawić Państwu Volkswagena Tiguana. Zapraszam. Prezentowane auto posiada 2-litrowy silnik o mocy 190 koni. Jest sprzężone automatyczną przekładnią 7-stopniową. Jest to skrzynia dwusprzęgłowa. Samochód posiada światła full LED, dzięki któremu widoczność jest zbliżona do światła dziennego. Duży wybór wersji silnikowych pozwoli na dobranie auta do Twoich potrzeb. Opcjonalnie również możemy zmieniać wygląd zewnętrzny samochodu. Przykładowo nasz Tiguan jest na 18-calowych felgach aluminiowych, ale wybór jest dużo szerszy. Wybierając swój samochód marzeń, mają Państwo bardzo szeroki wybór. Przykładowo 12 kolorów lakierów do wyboru oraz 11 wzorów felg. Chciałabym Państwu przedstawić, jak pojemny jest bagażnik Volkswagena Tiguana. Zakładając oczywiście, że mam zajęte ręce, postaram się otworzyć go nogą. Zapraszam! Jak przystało na samochód marki Volkswagen, posiada on dużo przydatnych elementów, które na co dzień sprawiają, że skorzystanie z samochodu jest dużo przyjemniejsze. Przede wszystkim w bagażniku mamy haczyki na siateczki z zakupami. Gniazdo 12-woltowe, czy na przykład blokada podłogi. Nasz egzemplarz dodatkowo posiada automatycznie dołączany napęd na 4 koła Formosze. Samochód możemy doposażyć według swoich upodobań. Możemy na przykład dokupić kamerę cofania, która w jakości Full HD pokazuje nam przestrzeń za pojazdem. Możemy dokupić na przykład pakiet zimowy, dzięki któremu będziemy mieli 3 stopnie podgrzewania siedzeń. Prezentowany samochód posiada aktywny wyświetlacz Active Info Display. Dzięki temu możemy łatwo zmieniać widok, który mamy przed kierownicą i widzimy wszystkich asystentów towarzyszących nam podczas jazdy. Trójramienna multifunkcyjna kierownica pozwala nam z łatwością obsługiwać telefon, głośność czy zmieniać widok na ekranie, o którym wspominałam i modyfikować ustawienia aktywnego tempomatu. W samochodzie posiadamy wiele aplikacji. Przede wszystkim App Connect, dzięki któremu możemy przerzucić ekran telefonu na ekran radia. Aplikacja Carnet ułatwia nam zamknięcie, otwarcie samochodu, niezależnie od tego, jak daleko jesteśmy od niego. Mamy zainstalowaną nawigację, której możemy pobrać bezpłatne aktualizacje podczas użytkowania auta. Nawigacja nam pokazuje 3 drogi do celu, czyli przykładowo Powstańców Warszawy, Rozpocznij. Obliczanie tras. Mamy 3 rodzaje trasy. Wybieramy sobie najbardziej optymalną. Zaczyna nas cel prowadzić. Znajduje się we wskazanym kierunku. Nawigację możemy widzieć albo na ekranie na środku samochodu, na środku panelu, albo przerzucić ją na ekran radia. Samochód posiada 3-strefową klimatyzację, a dzięki temu panelowi mogę zobaczyć, jaką temperaturę ustawiły sobie moje dzieci z tyłu. Aktualnie jest 21 stopni. Mogę ją zmniejszyć lub zwiększyć. Dzięki instalacji telefonicznej Bluetooth, która jest w standardzie w Tiguanie, możemy bezpiecznie korzystać z telefonu, dodać sobie do ulubionych wybrane kontakty oraz sprawdzić ostatnie połączenia. Chciałabym Państwu przedstawić, jak wygląda automatyczne parkowanie w Volkswagenie. Włączam asystenta parkowania. Jadę do przodu, aby mógł znaleźć miejsce. System pokazuje mi, że znalazł tutaj wolne miejsce, więc włączam bieg wsteczny. Puszczam kierownicę i dodaję lekko gazu. Monitoruję tylko pedałami gazu i hamulca. Korygujemy. Parkasys zakończył pracę. To nie wszystko na temat Volkswagena Tiguana, dlatego zapraszam do kontaktu. Marta Niedźwiecka.